W sprawie głosowania na listę radio.katowice.pl, a w sprawie porannej wizyty w studio Jacek Stęszewski, czyli Katowicka Grupa Koniec Świata. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniam się nisko. No i życzę miłego dnia. Nie za wcześnie zaprosiliśmy? Nie. Ja z reguły wstaję o godzinie 6, także to 8 rano to wiesz, to już... Ach, no to w życiu rock'n'rollowca to już prawie południe. Tak, tak. Ale mówię, nasz rock'n'roll jest pracujący rock'n'roll. My jesteśmy, wiesz, z tej grupy muzyków, wykonawców, którzy oprócz tego, że grają, muszą jeszcze pracować w normalnym, wiesz, kieracie i tak to dlatego jesteśmy przyzwyczajeni. Muszę pozdrowić waszą słuchaczkę Karolinę, która przez to, że jesteś tutaj o tej porze, napisała na Facebooku, że namówiliście mnie, wstanę wcześniej. No to pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że wstała wcześniej. Marek Jamrus pisze: tu Śląsko Fala, dzisiaj pogodamy o tym, jak Karlusy z końca świata będą furgać do Kanady. I to się wszystko zgadza. Tak, Marek akurat jest z Wielkiej Brytanii, tam chłopak z Rudy, ale mieszkający obecnie w Wielkiej Brytanii, także pozdrawiamy. Bo tak, wasza ostatnia płyta, zresztą też rozmawialiście o niej na naszej antenie w Radiu Katowice, God Save the Queen, ona zawędrowała do Wielkiej Brytanii. Brytyjski tytuł, no i brytyjskie koncerty. Słuchaj, też się odbyły. Pierwszy tytuł po angielsku. Znaczy w zasadzie drugi, bo był Burger Bar. Nie, jeszcze było, ale tutaj słuchaj, poszliśmy światową z myślą, jak to śpiewał Kazik, z myślą o karierze międzynarodowej. Ja myślę. Słuchaj, angielski tytuł, co się dzieje? Dzieje się coś takiego, że gramy w Wielkiej Brytanii, naprawdę fenomenalne koncerty. Lecimy samolotem, słuchaj, nie naszym złomkiem, naszym, wiesz, złombolkiem małym, lekko pognitym, z całym szacunkiem dla niego, ale ma już ponad 3 miliardy kilometrów przejechanych, nigdy nas nie zawiódł. Później po Wielkiej Brytanii dostajemy telefon, słuchaj, lot do Kanady i to jutro Dreamlinerem. Dreamlinerem pierwszy raz będziemy testować. Ja wam w ogóle... Bodajże Wrona ma pilotować to, mało tego, ma bodajże Wrona pilotować i to jest same lot, bez, gwiazdy na lot pokładzie. Jest bezpośredni, bez przesiadek, słuchaj. Ja wam życzę, abyście się dorobili tak jak Led Zeppelin albo Stonesi własnego samolotu, wtedy zaprosicie mnie na przejażdżkę. Oczywiście, dobrze? Ale co to by była za frajda, jakbyśmy mieli, wiesz, tak jak na co dzień masz samochód, to już nie czujesz frajdy tego, że możesz pojechać sobie nim od czasu do czasu. Jak coś masz na stałe, coś jest dane ci na zawsze, to przestaje być, wiesz, frajdą i jakimś tam miłym uzupełnieniem i pokolorowaniem twojego życia. Jak coś jest tak, wiesz, dane puch na chwilę, to też ma inaczej to smakuje, nie? Jesteście rok w trasie z najnowszą płytą God Save the Queen, zgadza się? Okrągły rok. I te koncerty kanadyjskie mają tę trasę zakończyć. Powiedz mi, jak to jest, gdy nagle po tylu latach grania w Polsce pojawiają się propozycje z dosyć odległych miejsc? No wiesz co, 17 rok nam płynie, nie? Zespół powstał na początku 2000 roku, teraz mamy rok 2017. No i wiesz co, no jest to miłe, niesamowicie miłe, tym bardziej, że wiesz, my zawsze staramy się. I większość, przez większość naszej kariery robiliśmy, wiesz, wszystko sami, bez jakiejś, wiesz, pomocy dużych wytwórni czy jakichś, wiesz, dużych stacji medialnych, którzy zawsze, wiesz, przypinali nam gdzieś logo i mogliśmy spokojnie na ich koniku bogatym, wiesz, zasiodłanym sobie jechać, gdzie chcesz, nie martwić się o frekwencję, nie martwić się o, wiesz, o paliwo i tak dalej, bo to wszystko było dane, jest dane z urzędu, to w naszym przypadku tak nie jest, jesteśmy takim, wiesz, harcerskim bendem, który musi, wiesz, zorganizować obóz, wyjazd, mecz, wszystko, jest taki, wiesz, jarząbek, który jesteśmy sami odpowiedzialni. Ale to wam też daje dużą niezależność. Którą sobie cenimy i która jest moim zdaniem w sztuce jakiejkolwiek, cokolwiek by ktoś nie czynił, nie robił, no moim zdaniem najważniejsze. Pełna swoboda działania i niezależność, moim zdaniem to wiesz, to jest podstawa. Aczkolwiek ma to też swoją cenę, prawda? Ma to też swoją cenę i nie ma co ukrywać. Także wiesz co, no dostaliśmy telefon z Kanady, od Marcina Talagowskiego, Polaka, który tam mieszka, który oprócz tego, że pracuje na co dzień, tak jak każdy pracujący człowiek, ma pasję, muzyka jest jego pasją i ma też takie polonijne radio, nazywa się to Radio Nowej Generacji, które prowadzi różne audycje, wywiady z muzykami. To przy okazji pozdrawiamy kolegów z Kanady. Pozdrawiamy serdecznie i Katarzynę Talagę, bo to razem wspólnie prowadzą. I wiesz co, no i zamarzyło mu się, żeby zrobić Koniec Świata tam. Tym bardziej, że jak opowiadał mi kiedyś, jest naszym słuchaczem, fanem od samego początku.
I z naszej drugiej płyty taka piosenka Wystarczy Słowo, która dosyć mocno, jak mi mówił, wpłynęła na jego życie i oczywiście w pozytywnym sensie, opowiadał mi o tym. Też dlatego te piosenki musimy, obowiązkowo zagramy tam właśnie. Ale słuchaj, to jest najwyższy stopień komplementu dla artysty, że piosenka wpływa na życie kogoś, kto później wpływa na twoje życie, tak, bo tak, zaprasza cię na koncert. No niesamowite. Tak, to są różne sytuacje, jedna takie, tak wiesz, jedna wpływa na drugą, nic się nie dzieje tutaj bez przyczyny. No i wiesz co, zamarzyło mu się coś takiego, no i robimy dwa koncerty. Pierwszy, tak jest. Pierwszy koncert w Toronto to jest klub The Rock Pile. Ja sobie oglądałem ten klub, wiesz, z ciekawości chciałem zobaczyć, co tam jest. No i powiem ci, że to nie jest taki malutki klub, to jest dosyć spory klub. Będą tam grały z nami cztery jeszcze polskie zespoły, my gramy na zakończenie. Brzydkie określenie jako gwiazda, ale trudno. W końcu raz możemy zagrać jako gwiazda. I wiesz co, no to jest klub taki dosyć z tradycjami, bo ostatnio tam podczas trasy kanadyjskiej grał zespół The Misfits. Mhm. Czyli wiesz, to nie jest byle kto, nie jest to zespół bez jakiejś tam renomy. Także byle kto tam nie gra. No także czyli dla nas zagracie też po prostu w porządnym klubie z renomą i Toronto będzie u waszych stóp. Tego życzę. No oczywiście, że tak będzie. No słuchaj, no to nie ma żadnych dwóch zdań. Od razu mówimy, jeżeli jakiekolwiek, wiesz, wydawcy, agenci, którzy będą chcieli podpisać kontrakty na, czy z Warnera, czy z Sony, mówimy nie, my mamy firmę Lou & Racket Boys, z którą jesteśmy związani niemalże od początku. Absolutnie, dostajemy takie różne propozycje, ale nie, my odrzucamy, jesteśmy chłopaki ze Śląska, a to przede wszystkim jesteśmy lojalni, to jest najważniejsze. Później zagracie po tym koncercie w Toronto, w Domu Polskim, w miejscowości Windsor, to brzmi bardzo arystokratycznie. Słuchaj, no wiesz, Koniec Świata też trochę jest zespołem arystokratycznym, gdyż graliśmy parę razy nie tylko na Skłotach, ale też w domach kultury. Pełna kultura, proszę pana. No. Powiedz mi jeszcze, czy sprawdzałeś, jaka jest pogoda w Kanadzie, na co wy się musicie przygotować i czy jesteście spakowani już? Ja nie, ja ostatni tydzień miałem zwariowany, nie będę tutaj się roztrząsał na tym. Mam nadzieję, że chłopcy sprawdzili, że Jacek, czy Melo, czy Szymon tam posprawdzali. Szymon jest z reguły taki, że on wszystko wie, on od razu ma. I wysyła wam SMS-y, tak? Spakujcie ciepłe gatki. Tak, weź onuce, weź tam ciepłe bambosze, bo podłoga może być w kaflach, a nie mają tam ogrzewania podłogi, więc weź to, weźcie jakiś polar. To bardzo ważne, trzeba takie rzeczy wiedzieć. Tak jest. No i w Windsor zagramy w Domu Polskim. To już będzie zupełnie inna impreza, bo to jest, o ile ten Rockpile to jest taki klub, no nie jest poloniny, to jest typowo klub rockowy, gdzie przychodzą po prostu Kanadyjczycy, mniejszości i tak dalej i inne narodowości, to w tym Windsor to jest typo, taki, wiesz, dom polski taki typowy, to będzie ta typowa taka polonijna impreza, zupełnie mająca inny charakter niż ten pierwszy koncert. Będziecie mieli szansę, aby trochę odpocząć w tej Kanadzie, coś zobaczyć, czy szybko wracacie? 5 dni. Jesteśmy tam w sumie. No, i jest jeden dzień, mamy taki czas wolny, gdzie pojedziemy nad Niagarę. No weźmiemy kąpielówki, bo tam będziemy się kąpać. Będziemy się kąpać, bo być sam i nie wykąpać się, no to grzech. Tak jak ja jadę nad Bałtyk w styczniu, obowiązek się wykąpać. No, byłem to jest taki, kilka dni taka temu, stara ale tradycja. Brakło mi odwagi, wiesz, tak? Ale powiem ci, plaża w Międzyzdrojach zaśnieżona pięknie wygląda. No i nareszcie nie ma tam ludzi. Jacek Stężewski, Koniec Świata w Radiu Katowice. Jacku, po powrocie z Kanady wrócisz do nas, bo przygotowujesz się do wydania drugiej swojej solowej płyty. Będzie koncert w Radiu Katowice. Tak. Będziemy też o poranku o tym na pewno rozmawiali. Na razie dziś musimy kończyć. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Kłaniam się, do zobaczenia niebawem. Życzę miłego dnia. Jest troszkę zimno za oknem, ale słuchajcie, Bartek rozgrzeje was wspaniałą muzyką i wspaniałym głosem. Przyjemnego lotu życzę, żeby nie było problemów z jetlagiem. Jeżeli chodzi o rozgrzewającą muzykę, to ja wybrałem waszą dla mnie najważniejszą piosenkę. Jedną z kilku. Oranżada. Może być? Bardzo ładnie. Koniec Świata w Radiu Katowice o poranku, tuż przed wylotem do Kanady. 22 minuty po 8. Samolot jutro o której? O 17:50, o ile dobrze pamiętam. A wyśpisz się i spakujesz. Ale do Warszawy musimy pojechać. Jacek Stężewski, dziękujemy. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Jeszcze pobudzić z tobą, póki żyjemy. I mam cię obok, zjechać z tobą w dół po poręczy. Wspólnie się wyczołgać z nędzy. Schować szczęście tu pod podłogą. Zanim przyjadą i nas wywiozą. Zobaczyć razem niebo po burzy. Skoczyć w kałuże, żyć jak najdłużej. Jak najdłużej.